Łączymy wszystkich. Pod takim hasłem odbywa się jesienna odsłona 7. edycji Kongresu 590 tutaj w Rzeszowie. Witam Państwa ponownie w studiu kongresowym. A Państwa i moim gościem jest Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Witam serdecznie, Pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Polityka społeczna w dobie inflacji. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę? Taki tytuł nosił panel, w którym brała Pani udział. To na początek o tę inflację, z którą borykamy się na co dzień wszyscy. Zapytam, jak bardzo komplikuje ona prowadzenie polityki społecznej? Przede wszystkim to jest wyzwanie dla polityki społecznej, bo wielokrotnie tutaj w tej przestrzeni i publicznej pojawiają się takie informacje, że należałoby zaprzestać, tak opozycja mówi, liberałowie w ten sposób mówią, że należałoby zaniechać politykę społeczną, politykę prorodzinną, tą w stosunku do rodzin z małymi dziećmi, seniorów, a więc myślimy o tych świadczeniach 500+, czy rodzinny kapitał opiekuńczy, 13, 14 emerytura. Natomiast my odpowiadamy przede wszystkim jako rząd, że te świadczenia i polityka prorodzinna właśnie w dobie inflacji musi być wyjątkowo realizowana. My musimy pomóc Polakom przejść przez trudny czas, nie możemy ich pozostawić sami sobie, a więc oprócz tych programów, które są realizowane od początku 2016 roku i rozwijały się, bo były wprowadzane kolejne, wprowadziliśmy przecież i tarczę antyinflacyjną, i dodatki osłonowe, i dodatki do zakupu węgla i innych paliw, którymi Polacy się opalają. Na rok 2023 wprowadzono określone stawki energii elektrycznej, aby tutaj do pewnego wzrostu zużycia energia nie wzrastała, natomiast potem określenie takich stawek, które są w miarę bezpieczne dla obywateli, a więc to jest wyzwanie tego czasu i absolutnie realizując tą politykę społeczną, politykę prorodzinną dla rodzin z dziećmi, dla seniorów, musimy realizować to, co sobie obraliśmy, czyli to i wsparcie finansowe, wsparcie godnościowe. Przecież dane, które dzisiaj pojawiają się, to i nie przygotowane przez nas, przez Polskę, ale przez organizacje międzynarodowe, pokazują jednoznacznie, jak Polska zmieniła oblicze polskich rodzin. Dzisiaj ubóstwo, jesteśmy drugim państwem z tych badanych w Unii Europejskiej o najniższym ubóstwie, a więc odwracamy, my naprawdę historycznie odwracamy sytuację. Natomiast jeszcze bardzo ważne jest to, że my jesteśmy poprzez to, że nasi poprzednicy nie prowadzili tej polityki prorodzinnej, takiej skutecznej, długofalowej, konsekwentnej. Młodzi ludzie dzisiaj stoją przed takim wyzwaniem, deklarują, że chcą założyć rodzinę, chcą mieć dzieci, a z drugiej strony tego nie robią, bo jesteśmy w pułapce niskiej dzietności, a więc jesteśmy podwójnie w trudnym czasie, bo musimy wypracować i wdrożyć mechanizmy, które odwrócą tą sytuację, aby prognozy ONZ-owskie, które szacują, że w 2100 roku Polaków będzie tylko 16 milionów, się nie sprawdzą. Oby rzeczywiście tak było, o tym za chwilę. A czy w kontekście naszej dyskusji o inflacji, jak odpowiedziałaby Pani na pytanie, czy nas stać właśnie na takie programy, na taką politykę w dobie walki z tą inflacją, by ta walka z inflacją była skuteczna, a jednocześnie czy ta inflacja nie powoduje, że te efekty naszej polityki prorodzinnej stają się mniej skuteczne? To tak jak powiedziałam, nas musi być stać, to odpowiednie zarządzanie też budżetem, co pokazujemy właśnie od początku przejęcia władzy, a więc przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków, uszczelnianiu wypływu, przecież ta luka VAT-owska, o której tak wielokrotnie się mówi, dzisiaj jest jednocyfrowa. Kiedy obejmowaliśmy rządy, była to gdzieś około 25%, a więc oczywiście to jest bardzo trudne zadanie finansowo do zrealizowania, ale to jest jedyna właściwa droga. Rodziny nie mogą pozostać same sobie, musi być to wsparcie państwa. To wsparcie państwa musi być odpowiednie i inne mechanizmy zastosowane, aby niwelować skutki inflacji i dusić samą inflację. Z tej perspektywy, z Pani perspektywy, które z tych programów w tej chwili są najistotniejsze i najbardziej skuteczne? Bo 500+, wtedy, kiedy rozpoczynał się ten program i dzisiaj to już też nie jest to samo. Znaczy, to przede wszystkim, kiedy spojrzymy na świadczenie 500+, jego ewaluację, bo przecież początkowo było kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, następnie zostało ono zniesione, ale musimy pamiętać o tym, że zostały wprowadzone inne świadczenia, które są świadczeniami bardzo potrzebnymi, na przykład w opiece nad dziećmi do lat 3, rodzinny kapitał opiekuńczy, w tym roku wprowadzony, w tym trudnym czasie. I kiedy spojrzymy na te wsparcia i z świadczenia 500+, i rodzinnego kapitału opiekuńczego, i na rodzica, który
który ma dziecko od urodzenia do 18 roku życia, może liczyć na wsparcie państwa w wysokości 120 tysięcy złotych. W roku 2015 tych świadczeń po prostu nie było. Takiego wsparcia nie było. A więc dziś o waloryzacji świadczenia 500+ nie planujemy jej przeprowadzać, właśnie dlatego, że musimy wsparcie związane z kryzysem energetycznym, z toczącą się wojną na Ukrainie, w innych obszarach dla Polaków dedykować jeszcze szerzej. Nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi, nie tylko dla seniorów, ale nie możemy Polaków zostawić bez wsparcia. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę? Na to pytanie, jak zatem pani odpowiada, które padło tutaj w panelu, bo przecież te efekty tej inwestycji przyjdą dopiero za ileś lat. Dokładnie, one przyjdą za ileś lat, ale jak nie rozpoczniemy tego procesu, to nie przyjdą tak naprawdę nigdy. Dlatego też te działania, które... Odpowiedź jest prosta, oczywiście tak. Wielokrotnie też wypowiedzi laureata Nagrody Nobla Gary'ego Beckera właśnie zwraca uwagę, jak ważna jest inwestycja w kapitał ludzki, a zaniechanie tej inwestycji w kapitał ludzki jest tak naprawdę, ma skutki długofalowe na wiele lat. I my to dzisiaj przeżywamy, bo przecież mieliśmy po zakończeniu II wojny światowej falę wyżu, następnie mieliśmy roczniki, które mogły mieć więcej dzieci i mogło się to przełożyć na to, żebyśmy nie byli w sytuacji taka, jak jest obecnie, no ale niestety nie było tej rodziny, nie mogły liczyć, kobiety nie mogły liczyć na wsparcie, dlatego też my musimy to realizować i odpowiedź jest jednoznaczna, tak będziemy realizować politykę prorodzinną. A czy na bazie obecnego doświadczenia z tych ostatnich coraz trudniejszych miesięcy, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w naszym kraju, właśnie o wspomnianą inflację, te rosnące ceny energii, widzi pani potrzebę zredefiniowania w jakichś obszarach tej polityki społecznej, stworzenia jakichś nowych programów, uzupełnienia gdzieś jakichś braków? My już tutaj właściwie odpowiedź jest taka, że my już w tym roku właśnie kolejny nowy program włączyliśmy, rodzinny kapitał opiekuńczy czy dofinansowanie do opieki żłobkowej. Bardzo ważne jest wsparcie i danie rodzicom wyboru na przykład opieki nad dziećmi do lat 3, czyli miejsca w opiece żłobkowej, które powstają. My dzisiaj, za chwilkę, właściwie może za tydzień, za dwa, będziemy ogłaszać program Maluch Plus, ale w takiej rozszerzonej wersji. Do tej pory budżet roczny tego programu był 450 milionów złotych. Od objęcia przez Prawo i Sprawiedliwość rządów zainwestowaliśmy w te nowe miejsca opieki żłobkowej ponad 2 miliardy złotych, a teraz rocznie od przyszłego roku program będzie 1,5 miliardowy, tak aby dać możliwość i samorządom, i innym podmiotom, które mogą utworzyć tą opiekę żłobkową, możliwość stworzenia takich miejsc, a rodzicowi wyboru, czy chce skorzystać, czy też chce właśnie mama po urlopie rodzicielskim podejmuje decyzję, że pozostaje w domu. Dlatego też, idąc dalej, potrzebne są zmiany w prawie pracy, elastyczne formy czasu pracy. One są potrzebne młodym ludziom, dlatego procedujemy. Jesteśmy już, można powiedzieć, na ostatniej prostej przeprocedowania zmian do kodeksu pracy. Praca zdalna, praca hybrydowa. Myślę, że w tym roku także Senat wypowie się do tej ustawy. Następnie przeanalizujemy pan prezydent i jeżeli podpiszę, to te przepisy wejdą w życie. Bardzo potrzebne. Młodzi ludzie też na to czekają. A więc to są nasze wyzwania. Stworzenie takiej szerokiej koalicji. Rząd, także samorządy, pracodawcy, organizacje pozarządowe, aby tworzyć dobry klimat wokół rodzin, żeby pewnie też zmieniać takie mentalność i myślenie. Mówimy o młodych rodzinach, o dzieciach, o tych czasem trudnych wyborach, czy wrócić do pracy, czy nie, jeśli chodzi o mamy. Natomiast to seniorów jest wokół nas coraz więcej. No pytanie, jakie tutaj wsparcie kierowane jest do tych najstarszych Polaków? No bo tu też można powiedzieć, że ta inflacja zjada trochę te świadczenia, które oni otrzymują. Oczywiście grupa seniorów, ta polityka senioralna jest oparta na silnych dwóch filarach, wsparciu finansowym i wsparciu aktywności osób starszych, bo ona jest bardzo potrzebna. Jak to patrzymy na wsparcie finansowe, to i godna waloryzacja, bo dzisiaj nie ma groszowej waloryzacji, tylko waloryzacja godna. W roku 2023 będzie to waloryzacja procentowo-kwotowa, a więc ci emeryci z najniższymi emeryturami, rentami dostaną wzrost swojego świadczenia
o 250 zł, co spowoduje, że minimalna emerytura czy też renta przy całkowitej niezdolności do pracy będzie wynosiła 1588 zł, ale także dodatkowe świadczenia. To 13. emerytura, to 14. emerytura. Ta 14. emerytura, która budzi wiele dyskusji w przestrzeni publicznej, czy ona powinna być, czy nie powinna być. Ona ma kryterium dochodowe. Ona jest już dedykowana dla węższej grupy emerytów i rencistów, najbardziej potrzebującej. I dlatego tu jest odpowiedź, że ona musi być i będzie. Pracujemy teraz już nad ustawą na przyszły rok, która na stałe wprowadzi w portfel tych świadczeń emeryckich 14. emeryturę, ale także są programy w zakresie aktywności i wsparcia osób starszych. Od programu Wspieraj Seniora, gdzie seniorzy mogą zwrócić się o pomoc, wsparcie, ale także różne projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, tworzenie domów i klubów seniora przez samorządy, przy oczywiście wsparciu rządowym. To są te działania, te kierunki, które są potrzebne. No i również seniorzy z naszych rozwiązań i tarczy antyinflacyjnych i tych innych rozwiązań związanych z kryzysem energetycznym, z wysoką inflacją korzystają. I oby korzystali jak najwięcej. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Minister Rodziny i Polityki Społecznej pani Marlena Maląg była Państwa i moim gościem w studiu Kongresu 590, który trwa nadal. Już za chwilę kolejne spotkania z gośćmi studia kongresowego. Serdecznie zapraszam. Proszę z nami pozostać.